poniżej. Strzelaj! Strzelaj! Nie jest to takie proste. Za mną! Mamy tutaj przykład tego strzelca, który tutaj leży. Dopiero przy drugim odciągnięciu kurka odpalił. Salwo! Uchwalę powstania styczniowego. Salwo! Bal! Drogi broń! Brawo! Wiwat powstanie! Wiwat! Nie no, powstaniec musi być przygotowany. Tak jest. Pokaz grupy rekonstrukcyjnej Grot ze Starachowic z panem Mariuszem Chmielem na czele. Witam gorąco wszystkich i zapraszam na ciekawą lekcję historii. Oddział, biurko, formuj linię, rumraj, sztandar, do mnie. Jest sztandar, jest oddział, nie ma sztandaru. Ładuj broń. Nasz młody dowódca, widzę, że będzie ich tutaj trenował. Moi drodzy, broń czarnoprochowa rozdzielnego ładowania. Salwo! Ognia! Tutaj mamy tą perełeczkę naszą, która jest oryginałem. Widać, jak ktoś tu się przyjrzy dobrze, to na kolbie widać jeszcze znak czasu. Ona już jest popękana, potrzaskana. Oczywiście niektóre z nich to są repliki. Na przykład ta jest wykonana już wcześniej, a to jest replika broni z pierwszej połowy XIX wieku. Kolejną bronią, którą tutaj mamy, jest jedna z takich słynnych konstrukcji, nazywa się Kentucky. Broń, z której polowano na bizony. Naprawdę potężna broń. Trafiła do Polski do powstania styczniowego, trudno powiedzieć w jakiej ilości. Następna broń, która też jest z pierwszej połowy XIX wieku. Dwururka, typowa broń myśliwska. Piew się sypało. Ten czarny proch. Ten czarny proch trzeba było później w tej lufie ubić. Po ubiciu prochu trzeba było włożyć tak zwanego flejtucha. Flejtuch to był rodzaj szmatki, bardzo rzadko papieru, najczęściej to była jakaś szmata. Po tym flejtuchu szła kula. Kula najczęściej, w wielu przypadkach ta kula jest większą, ma większą średnicę niż otwór w lufie. Zapobiegało to, że jak żołnierz maszerował czy biegł, była taka potrzeba, że ta kula nie wypadała. Pierwsza rzecz, wykonana była z miękkiego materiału, z ołowiu. Kula ołowiana. Następna rzecz, smarowana kula była po prostu najczęściej łojem. Kolejną rzeczą jest odciągnięcie kurka i założenie kapiszona. To jest takie maleństwo. Moi drodzy, oczywiście dzisiaj jest ciepło, ręce nie mamy skostniałych od mrozu. Założenie takiego kapiszona w zasadzie nie będzie sprawiało problemu. Teraz sobie wyobraźcie, że jest zima, mamy ręce skostniałe. Na nas szarżuje konica rosyjska. Uwierzcie mi, że to jest problem. Powstanie raz. Nie miało aż tak dużo broni palnej. Najczęściej to była broń myśliwska, od razu powiem. Natomiast kolejną rzeczą, problemem w powstaniu styczniowym jest wyszkolenie tych żołnierzy. Powstanie wybucha w nocy z 22 na 23 stycznia 1803. Powstanie trwa trochę ponad rok. Wyobraźcie sobie, że jest ponad 1200 bitew i potyczek. To ile tak mniej więcej wypada? Trochę 3 coś, tak? Dziennie, nie? Moi drodzy, to jest największe powstanie narodowe. Przez oddziały powstańców przewija się ponad 200 tysięcy żołnierzy. No po czym czekamy? No. Mam w moich spodenkach. Od razu powiem, że to nie jest szabla z tamtego okresu, to jest szabla jedna chyba z najsłynniejszych, wzór 21. Mamy ją ze względu na to, że jest piękna i warto ją pokazywać. Taką kosą. Oczywiście kosynier mógł się zastawić, mógł się bronić, natomiast przy kontakcie z szabli z tym kołkiem, w który jest obsadzony, ten kołek by się najprawdopodobniej złamał. Są okucia. Okucia, które miały chronić przede wszystkim przed złamaniem takiego drąga. Kosynier taką kosą mógł się skutecznie zasłaniać. Jaka to musiała być technika i opanowanie, wyszkolenie tych żołnierzy,
żeby oni zachowali linię, maszerując na wroga. Tak? Prosta metoda. Każdy chłop w XIX wieku znał, może nie umiał czytać, najprawdopodobniej nie umiał czytać, najprawdopodobniej nie umiał pisać. Natomiast wszyscy znali Zdrowaś Maryję. Maszerując, nadawali sobie krok. Naprzód! Zdrowaś Mario! Łaski pełna! Pan z tobą! Twórz jeża! Chodziło o co? Kosa broni nas od jeźdźców. Strzelcy bronią nas od piechoty. Nie jest tak łatwo takiemu kozakowi podjechać, machać szablą, bo on tutaj nikogo nie sięgnie, tak? A nawet jeśli podjedzie, to go sprzątną strzelcy. Formacja jeża, nas tutaj jest, jak wcześniej wspomniałem, za mało. To jest formacja, która jest w takim kręgu. Czyli kosynier mógł i ciąć bezpośrednio jeźdźca, ale mógł tak zwane pęciny robić, czyli mógł podciąć konia. Powstańcy w Krynkach zostali przyjęci gularzem z baraniny i kaszą. Dziękuję. Tak opisywał Sąkalita, Rymbajło. No i jak spadła czarna sopnia, to zastrzeliła tego kukułę żydowskiego, który był mózgiem. I on po prostu krwawiąc mówi do tego, do swojej kobiety. Idź do tego, do Zaleskiego. Zaleski to był ostatni zarządca tego mająteczku. Mieszkał tam, gdzie Wandzia już wcześniej mieszkała. On ma jakieś lekarstwo, to mi pomoże. Taki mam przekaz od ciotki, która po prostu to gdzieś tam... Słyszała jeszcze. Jeszcze to słyszała. Na której ręce nosimy obrączkę? Na prawej. Na prawej, tak? Tak. No właśnie, dlaczego? Pytanie, dlaczego my nosimy na prawej, a cały katolicki świat nosi na odwrotnie? Jest to taki pewien symbol właśnie powstania styczniowego, bo wcześniej przed powstaniem styczniowym rzeczywiście też noszono na lewej dłoni obrączki, ale ze względu właśnie na żałobę narodową kobiety chciały się też utożsamić, więc zakładały jako taki symbol wdowy, zakładały właśnie obrączki na prawą dłoń. I od rzeczywiście powstania styczniowego tak zostało i tak do dnia dzisiejszego nosimy jako obrączkę na prawej dłoni. A ja mam na sobie strój wdowy z powstania styczniowego. Kobiety zakładały takie, to była taka moda krynoliny, która była modna w XIX wieku. Z tym, że w okresie powstania styczniowego tak naprawdę była już później zakazana. Kobiety były za to karane pieniędzmi, karą płaciły za to pieniądze. Można było też oczywiście wylądować w więzieniu. Tak, ale pomagały kobiety w powstaniu styczniowym, uważam, bardzo dużo, więc należy się im tak rzeczywiście taka pamięć upamiętnienie, dlatego też mam na sobie tę suknię. Też walczyły, kobiety walczyły. Po jednej z bitew, gdzie wojska rosyjskie zdobyły jakieś tam, powiedzmy, pozycje powstańców, rozgromimy oddział. Tak, kobiety, które się dostały do niewoli, były na miejscu masakrowane. Tutaj są dzieci, nie będę opowiadał, bardzo drastyczne sceny. Zapadła decyzja, że kobiety nie mogą służyć w wojsku. Ale oczywiście tak. Przebrania. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to są często pojawiające się w ubiorach czy w obozowiskach krzyże różnego rodzaju zdobienia nawiązujące do wiary, do tożsamości narodowej. To też pojawiają się herby powstania styczniowego na klamrach, na rękojeściach, na ładownicach, różnego rodzaju ryngrafy. Tam był obóz powstańców styczniowych. Naprawdę, tam stacjonowali powstańcy styczniowi. Drugie miejsce w gminie Brody jest Lipie Podłaziska.
Tam zaraz jest polana Czachowskiego, polana Rębajły. To jest takie też miejsce, w którym co najmniej trzy razy stacjonowały przez dłuższy czas oddziały powstańców styczniowych. Jedną rzecz jeszcze ciekawą powiedział, która dotyczy brodów samych tutaj. Dziękujemy, Monika. Ziemniaki. Tak, skrób ziemniaki. Nasi powstańcy później będą głodni, a jak żołnierz głodny, to zły. Znajdujemy się w Brodach, w miejscu takim, powiedzmy, historycznie bardzo ważnym dla powstania styczniowego. Mamy 17 stycznia 1864 rok. Mija prawie, tam bez kilku dni, rok, jak powstanie trwa. I jest to dzień, gdzie Rosjanie, idąc w stronę Ostrowca, szukają powstańców, wiedzą, że tam powstańcy siedzą. To są okolice dzisiejszych Stawów Konowskich, tamte rejony, jak się na Ostrowiec podąża. Siedzi oddział majora Kality Rębajły. Człowiek, który był świetnym dowódcą. Rębajło miał pseudonim i uwierzcie mi, pseudonim, który do niego idealnie pasował, bo to był taki, powiedzmy, ponury z powstania styczniowego. Taki hubal z powstania styczniowego. Naprawdę wspaniały człowiek, świetny dowódca. Rosjanie nie wiedzą, jaki to jest oddział. Napotykają go. Próbują z marszu pokonać powstańców, zdobyć pozycje, w których siedzą. Rębajło przechodzi do kontrataku ze swoim oddziałem, który jest mniejszy. Myślę, że nawet mniej wyszkolony niż oddziały rosyjskie. Rosjanie są zdumieni, zaczynają się cofać. Mają wrażenie, że nastąpili prawdopodobnie na oddziały generała Hauke-Kosaka, na dużą formację wojsk powstańczych. Cofają się w stronę tutaj Brodów, wykręcają dalej na Iłże. Bitwa się kończy dopiero w Iłże. Właśnie sobie z podstawów konowskich, z tamtych rejonów, Rębajło cały czas za nimi podąża. Niektórzy powstańcy później opowiadali o tej bitwie, że co drzewo wisiał rosyjski żołnierz. Oczywiście fizycznie byłoby to niemożliwe, bo by tutaj nie doszli, bo do Brodu by już wszystkich powywierzali, tak? Ale jakaś coś musi być w tej opowieści, skoro jeden z powstańców takim opisywał. Jak mogła wyglądać musztra w tamtym okresie? Ważnym elementem oczywiście zawsze był przegląd broni. Na ramię broń! Prezentuj broń! W ramię broń! Jest w Niemczech, oczywiście są dwie komendy. Jedna jest komenda w ramię broń, a druga jest na ramię broń. W ramię broń to jest komenda do trzymania broni do marszu, natomiast na ramię to jest do prezentacji, do takiej musztry. Prezentuj broń! Inaczej troszeczkę. Do nogi broń! Oczywiście będziemy tutaj w ramię, broń. Mieć strzał. Ja bym tylko prosił w kwestii przypomnienia, panie dowódco, o biega, rozsunięcie dwa kółka. Przed strzałem rozsunięcie żołnierzy, żeby nikogo nie poparzyć. Pokażemy taką pozorowaną obronę obozu, jak to mogło wyglądać. Widzimy tutaj przejmujących się żołnierzy, prawdopodobnie z tamtej strony nadchodzą Rosjanie. Może to idzie duża formacja, może idziemy, tego nie wiemy. Oczywiście zwróćmy uwagę na częstotliwość tych strzałów. Jak ktoś się z was pokusi i spojrzenie na któregoś strzelca, zobaczcie, z jaką częstotliwością on oddaje strzał. To nie jest taki strzał, jak teraz strzelamy, że ta kula, gazy odbijają zamek, wchodzi następny pocisk, tak? Bo na magazyny, w magazynku jest gdzieś tam sztuk. Każdą broń, jak wcześniej opowiadałem, ładujemy, więc to jest czas czasami bardzo długi. Moi drodzy, dobry, świetny, wyszkolony strzelec z tamtej epoki. Tacy na pewno byli w armii rosyjskiej, bo przypominam, armia rosyjska największa, najlepiej wyszkolona i najlepiej wyposażona armia na świecie. Świetnie, wyszkolona. Cofamy się do obozu! Pamiętam, przypominam, trzeba nabić ładunek, tak? Sypać proch, nabić flejtucha, później dobić kulę. Kolejnym elementem jest oczywiście w stresie założenie tego małego kapiszona. Adam!
czasami zawilgnięty proch, czasami deszcz i albo chociażby ma zmarznięte ręce i tynka piszą 5., 6., 7. Mu pada dopiero za którymś razem. Pamiętajmy, że przecież Rosjanie też nie będą czekać, czy on odda strzał, czy nie. Takiej grupy rekonstrukcyjnej, która się mieści w Maleńcu. To jest taki zabitkowy zakład hutniczy. Druga połowa XVIII i początek XIX wieku. A ciekawostką, że ten zakład hutniczy pracował jeszcze po II wojnie światowej. Mamy chyba rannego tutaj, małego powstańca. Też reprezentuje powstanie styczniowe. Mam piękną armatę. Dzisiaj niestety nie ma. Ale jeśli chodzi o armaty... Wiwat powstanie, zgadza się, brawo! Synu, żyjesz? Brawo dla Jaśka, tu ranny był, tak? W formie dachówek, że ta woda wpływała. Ranny? Takie konstrukcje można poznać. Zobaczyć. Nawet, że nie. Gdzieś tam przeleciała, ale chyba tylko tak świsnęła koło ucha. Krapki. O! A co to? Odgłos drąg, pój sztuciec, wiesz na oko. Hej, baczność, cel i łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecką trąbką w dal. A kuj, a rąb i łeb lub serce bal. Hej, trąb, strzelecką trąbką w dal. A kuj, a rąb i łeb lub serce bal. Gdy trąbki bojowej rozlegną się surmy i wokół rozebrzmi już broń. Tę ciemną, noc czarną, a czasem pochmurną, ułani znów siądą na koń. I razem. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Ułani znów siądą na koń. Dzwoni w uszach. Tylko w niebo, chmury. Kolano ewentualnie. O, ale też powstańcy. Mam się położyć? Dobra! My co roku jako stowarzyszenie, bo ja należę w ogóle do stowarzyszenia takiego, które co roku 17 stycznia w rocznicę bitwy tutaj pod Iłżą składamy wiązanki kwiatów pod murem pamięci, gdzie są wypisani no, weterani powstania styczniowego pochodzący z Krynek, bo są takowi, jak jest na cmentarzu miejscowym w Krynkach Ludomir Wędrychowski, weteran powstania styczniowego, który ma swój pomnik, swój grób i tam też składamy kwiaty i wieńce. Przepraszam, że przerwę. To są, moi drodzy, właśnie są, to są te perełki naszej historii, o których czasami nie wiemy. Tutaj pan napomniał o jednej z bitew, która miała miejsce, u nas to się nazywa Bitwa pod Iłżą, bo to z tej bitwy, o której tu pan napomniał wcześniej, taka ciekawostka, która też mi tak jakoś utkwiła w głowie, to jest zachowanie głównodowodzącego wojskami rosyjskimi. Różne źródła opisują pułkownik major Suchonin, który w bitwie pod Iłżą odniósł rany, miał amputowaną nogę, a na łożu śmierci skrytykował władze carskie za mordy i terror na Polakach. W zamian władze carskie zdegradowały tego majora Suchonina do rangi szeregowca i został pochowany w niewiadomym miejscu w Iłży. Szanowni Państwo, w imieniu pani wójt, jak i oczywiście własnym i całej Rady Gminy, chciałem serdecznie wszystkim osobom podziękować, które się przyczyniły do dzisiejszego pokazu. Chciałem podziękować pani dyrektor, która tutaj poczyniła starania. Wiwat! Zapraszamy do nas. Panu dyrektorowi, panu Łukaszowi. Wiwat! No i oczywiście naszej grupie rekonstrukcyjnej, gdzie jesteśmy naprawdę pod wysokim wrażeniem. Wiwat! Wiwat, wiwat, wiwat! Powstanie!